Dziękuję pani Darii za przedstawienie mnie i wprowadzenie. Dziękuję wszystkim tutaj, zwłaszcza księdzu biskupowi, za zaproszenie, że mogę tutaj z wami być. Kilkanaście lat temu przestudiowałem wszystkie XIX-wieczne archiwalia związane z objawieniem na Rue du Bac i objawionym wówczas cudownym medalikiem. To ponad 1000 dokumentów, 1026 dokładnie dokumentów i na ich podstawie napisałem książkę, którą można nabyć. Widziałem, że jeszcze jeden tylko egzemplarz został tu w holu, o świętej Katarzynie Labouret i cudownym medaliku. W tym wystąpieniu ja tylko skupię się na przesłaniu cudownego medalika. Otóż dnia 27 listopada 1830 roku siostra Katarzyna Labouret, późniejsza święta, ujrzała Najświętszą Pannę, która całą ubraną na biało, stojącą na białej półkuli. Ta biel wyobrażała jej niewinność, jej niepokalane poczęcie. Natomiast w dłoniach trzymała złoty glob ze wznoszącym się ponad nim małym krzyżem. Ten złoty glob, kolor globu, nawiązuje do tekstów biblijnych, gdzie jest mowa o oczyszczeniu, jak przetopienie złota w tyglu. Maryja z całej ludzkości jest tą jedyną niepokalanie poczętą. Cała zaś reszta ludzkości, tę resztę wyobraża ten złoty glob. Wszyscy zostaliśmy skażeni grzechem, grzechem pierworodnym i w następstwie tego grzechu też grzechami osobistymi, ale poprzez dzieło odkupienia zostaliśmy oczyszczeni, przetopieni jak złoto w tyglu. Czyli mamy postać Maryi, cała ubrana na biało, stojąca na białej półkuli ze złotym globem w dłoniach. I trwa na modlitwie do Syna. Siostra Katarzyna, wizjonerka, zapisała, że miała wzrok skierowany ku górze, ku niebu i trwała na modlitwie do Syna. Jej twarz zdradzała jakby niepewność, czy jej modlitwy zostaną wysłuchane. W pewnym momencie jej twarz się rozpogodziła. Wtedy na palcach dłoni, w których trzymała ten złoty glob, pojawiły się pierścienie z drogocennymi kamieniami, z których zaczęły wychodzić promienie światła symbolizujące Boże łaski. Ja zatrzymam się na chwilę tutaj i zwrócę uwagę na coś, co bardzo mnie osobiście uderzyło. Maryja, kiedy prosi Syna, jej twarz zdradzała niepewność, czy jej modlitwy zostaną wysłuchane. Maryja nie występowała względem Syna Bożego z pozycji matki i mówi: słuchaj, Synu, ja Cię tu proszę i masz mnie wysłuchać. Występowała z pozycji stworzenia, które zwraca się do swego Stwórcy i prosi pokornie jako służebnica Pańska. Natomiast, tak jak jest to napisane w encyklice papieża Piusa XII, Ad Celi Reginam, o cokolwiek poprosi Syna, nic nie zostanie jej odmówione. Z kolei Syn nie traktuje Maryi w pierwszej kolejności jako swego stworzenia, tylko jako swoją matkę. Zobaczcie, to jest idealny model relacji, czy model doskonałych relacji. Żadna ze stron nie nadużywa własnej pozycji i jednocześnie szanuje pozycję drugiej strony. Maryja, powtórzę, nie występuje z pozycji matki, kiedy zwraca się do Syna Bożego, ale jego stworzenia.
Syn Boży natomiast względem Maryi nie zajmuje w pozycji Boga względem stworzenia, ale traktuje ją jako swoją matkę. Czyli każda ze stron szanuje pozycję drugiej i nie nadużywa, nie wykorzystuje własnej. Po tej dygresji wracam do tego momentu, w którym przerwałem. Z tych pierścieni, drogocennych pierścieni na palcach Maryi zaczynają wychodzić promienie światła symbolizujące Boże łaski i opromieniają cały glob, jaki Maryja trzyma w dłoniach. Siostra Katarzyna zapisała, że niektóre promienie światła były bardziej intensywne, inne mniej. I powiedziała, te mniej intensywne to łaski, o które ludzie rzadziej proszą. Ale nie wyjaśniła, jakie to są łaski. Tutaj też dygresja, że promienie światła nie wychodzą bezpośrednio z dłoni Maryi. Gdyby tak było, teologicznie należałoby to zakwestionować i odrzucić. Wychodzą z drogocennych kamieni w pierścieniach na palcach Maryi. Dlaczego? Bo Maryja nie jest ich źródłem. Maryja tylko uczestniczy w ich rozdawnictwie. Te drogocenne pierścienie wyobrażają skarbnicę łask wysłużonych przez jej Syna. Ona tylko uczestniczy w ich rozdawnictwie. Gdyby te promienie światła wychodziły bezpośrednio z jej rąk, palców, należałoby mieć poważne wątpliwości teologiczne co do tego. Dlatego zwracam uwagę, to jest taki motyw, który decyduje o poprawności też teologicznej objawienia. Ona tylko uczestniczy w ich rozdawnictwie. W pewnym momencie Maryja właśnie opuszcza wzrok w stronę siostry Katarzyny i mówi jej, wybij medal według wzoru. Ten wzór zaraz o tym powiem. Wszyscy, którzy będą go nosili z ufnością, z wiarą, doświadczą opieki z mojej strony i szczególnych łask. I ta wizja, o której powiedziałem, przeszła następnie w obraz, ten awers medalika, a później ten awers się odwrócił, jak siostra Katarzyna zapisała, i ujrzała rewers cudownego medalika. I miała wybić, postarać się o to, aby wybito medalik według tego wzoru. Awers medalika jest oczywisty. Nie wymaga on jakiegoś komentarza. Maryja tutaj jest przedstawiona jako rozdawczyni łask Bożych wysłużonych w dziele odkupienia przez Chrystusa. Wokół jej postaci znajduje się inwokacja: o Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. To, co jest dalej, dodał święty Maksymilian Kolbe, ale tego podczas objawienia nie było. Inwokacja, siostra Katarzyna ujrzała tę inwokację zapisaną złotymi zgłoskami. Zwrócę uwagę jeszcze na to, że jest o Maryjo bez grzechu poczęta, bo nie, są takie tendencje, żeby zmienić na o królowo, na inne jakieś tytuły Maryi. To jest wszystko uproszczenie, ponieważ w tytule Maryja, w jej imieniu zawierają się wszystkie jej przymioty i misja. Jest i matką, i królową, jest i orędowniczką, i wspomożycielką, i tak dalej. Jeżeli wybierzemy tylko tytuł królowo, to zawężamy jej misję tylko do jakiegoś jednego aspektu. Dlatego podczas objawienia o Maryjo, bo Maryja jest i matką, i królową, i orędowniczką, i pośredniczką. Mamy tutaj wszystkie tytuły i całą jej misję. Przejdę już teraz do rewersu cudownego medalika. Na rewersie znajdują się trzy motywy.
Litera M, a ponad nią wznosi się krzyż. Poniżej dwa serca. Jedno serce Jezusa w koronie cierniowej, drugie Maryi przebite sztyletem. A te dwa motywy okala wieniec z 12 gwiazd. I ja w tej kolejności, w jakiej je wymieniłem, omówię. Litera M z krzyżem ponad nią budziła najwięcej, może nie wątpliwości, ile nie potrafiono tego zrozumieć. Uważano, że to jest Maryja stojąca pod krzyżem, że różne interpretacje. Ja, kiedy przestudiowałem te teksty źródłowe, archiwalia, o których powiedziałem na samym początku, odkryłem, że litera M z krzyżem ponad nią to jest symboliczne przedstawienie tego, co Katarzyna ujrzała w pierwszym momencie. Ujrzała Maryję, która w dłoniach trzymała złoty glob, ponad którym wznosił się mały krzyż. Na medaliku ten krzyż, sądząc, że to symbol Chrystusa, chociaż trzeba powiedzieć, krzyż nie jest symbolem Chrystusa, krzyż jest znakiem naszego odkupienia. Siostra Katarzyna, kiedy opisuje ten motyw, mówi: litera M, ponad którą wznosi się mały krzyż na podstawie. Czyli wyraźnie daje do zrozumienia, że ten krzyż był mniejszy od litery M. On nie może wskazywać na Chrystusa bezpośrednio, bo przynajmniej ten krzyż powinien, i tak rozumiano to, być tej samej wielkości albo i większy niż litera M. Ale dlaczego mniejszy od litery M i na podstawie? Bo jeżeli zapytam, na czym ten krzyż stoi, to każdy powie, że na ziemi. Jeżeli te dwa końce pociągniemy i połączymy, to mamy glob ziemski. Czyli ten motyw symbolizuje Maryję, która w dłoniach trzyma złoty glob, ponad którym wznosi się mały krzyż. Czyli ten motyw krzyża na podstawie to jest cała reszta odkupionej ludzkości. Maryja jako niepokalanie poczęta, tutaj cała reszta odkupionej ludzkości. To, co było centralnym przesłaniem objawienia, co siostra Katarzyna ujrzała, przez prawie ponad 150 lat nie potrafiono tego wytłumaczyć, dlaczego tego nie ma na medaliku. Ja znalazłem w źródłach, że to jest na medaliku. Tylko to jest właśnie ten symbol. I to splecenie podstawy z literą M, to też można interpretować jako ten serdeczny uścisk, w jakim Maryja trzyma ten glob, złoty glob, który symbolizuje całą resztę odkupionej ludzkości, czyli poza nią. Poniżej mamy dwa serca. Oba serca są zranione. Znaczy to, że przede wszystkim nawiązują do Golgoty. Serce Jezusa w koronie cierniowej, serce Maryi przebite sztyletem. Pierwsze, o co można zapytać, to dlaczego one są na tym samym poziomie, na tej samej linii. Nie decyduje o tym niepokalane poczęcie, bo najwyższą godność Maryi zapewnia jej Boże Rodzicielstwo. On jest jej Stwórcą, ona jest jego Matką w porządku ziemskiego rodzicielstwa. Dlatego w Lumen Gentium, w ostatnim Konstytucji Dogmatycznej o Kościele, w ostatnim rozdziale jest powiedziane o Maryi, że jest najbardziej umiłowaną córą Ojca. Ale te dwa serca zranione nawiązują do sceny na Golgocie, tak zwana scena powierzenia, opisana w 19 rozdziale Ewangelii według świętego Jana. I tam jest Pan Jezus z krzyża, umierający Jezus zwraca się
najpierw do matki. Mówi do niej niewiasto, bo Maryja wyobraża tutaj nową Ewę. Pierwsza Ewa zgrzeszyła i zawiodła. Maryja jest nową Ewą. I dlatego zwraca się do niej kobieto, niewiasto. I mówi o apostole Janie, oto syn twój. Apostoł Jan na Golgocie wyobraża odkupioną ludzkość. I Pan Jezus umierając, w momencie, kiedy rodzi Kościół, zwraca się do swej matki, aby w osobie apostoła Jana wzięła w swą macierzyńską opiekę całą odkupioną przez niego ludzkość. Chce, aby Maryja w misji zbawienia ludzkości odegrała szczególną rolę jako matka. A matka troszczy się o wszystkie potrzeby dziecka. Dla matki nie ma nieważnych spraw dziecka. Wszystkie są ważne. Dlatego Maryja wyprasza nam wszelkie potrzebne łaski i odpowie na każdą prośbę, ponieważ dla niej każda potrzeba dziecka jest ważna. To ten moment legitymizuje, czyli daje jej misję względem odkupionej ludzkości. Właśnie na Golgocie i tutaj staje się matką odkupionych i z tego powierzenia wyrasta ta misja. Jej względem odkupionej ludzkości. Właśnie z Golgoty, z tej sceny powierzenia. Ale następnie Jezus zwraca się do apostoła Jana i mówi, oto matka twoja. Kiedy Jezus umiera, wszystko wskazuje na to, że święty Józef już nie żyje. Jezus był jedynym dzieckiem. Maryja pozostaje sama. A w judaizmie, w tamtej kulturze wówczas, kobieta z zasady sama nie funkcjonowała. I dlatego Pan Jezus jest tutaj zatroskany o jej doczesne życie, ale nie tylko. Ta prośba skierowana do Jana, aby otworzył drzwi swego domu przed Maryją, ma też wymiar duchowy. Bo apostoł Jan, otwierając przed Maryją drzwi swego domu, on też otworzył drzwi swego serca. I ten, który na co dzień przebywał z Maryją, najgłębiej wniknął w tajemnicę Boga. Bo on jest jedynym, który stwierdza, że Bóg jest miłością. To pokazuje, że bycie z Maryją wprowadza nas w tajemnicę Boga i pozwala nam tę tajemnicę zgłębić. Czyli mamy dwa motywy. Serca, dwa serca, ten motyw, z którego wyrasta ta misja. I jeszcze na zakończenie mamy wieniec z 12 gwiazd. To jest motyw niedoceniany często, ale on niesie ze sobą tutaj najgłębszą treść. Dla mnie jako biblisty gwiazda jest symbolem Mesjasza. Pięcioksięgu. Na początku Starego Testamentu, w Księdze Liczb, jest powiedziane powstanie gwiazda z Jakuba, co odnosi się do Mesjasza. U proroka Malachiasza jest mowa, że Mesjasz będzie słońcem sprawiedliwości. Słońce to gwiazda. Do tego motywu nawiązuje gwiazda betlejemska, wieszcząca Mesjasza, przychodzącego Mesjasza. W Księdze Apokalipsy i w pierwszym liście Piotra Chrystus jest nazwany gwiazdą poranną. Czyli znowu Chrystus jako Mesjasz jest gwiazdą poranną. A Apokalipsa kończy się wizją baranka Chrystusa, który jest lampą oświecającą cały świat,
i przyćmiewającą wszystkie inne światła. I już podsumowując ten motyw, sam Chrystus mówi o sobie w Ewangelii Janowej: ja jestem światłością świata. Chrystus jako światło świata to centralne przesłanie Pisma Świętego. On jest światłem, które oświeca cały świat. Czyli gwiazda na medaliku wskazuje na Chrystusa jako Mesjasza. Ale tych gwiazd jest 12. Liczebnik 12 nawiązuje tutaj do 12 pokoleń Izraela, następnie do 12 apostołów, zalążek Kościoła Chrystusowego. Czyli liczebnik 12 wskazuje na Kościół, na lud Boży. Innymi słowy, w 12 gwiazdach mamy fuzję, czyli połączenie dwóch motywów: Mesjasza w obrazie gwiazdy i Kościoła w liczebniku 12. Tych 12 gwiazd to mistyczne zjednoczenie Chrystusa z Kościołem, gdzie Chrystus jawi się jako jedna wielka światłość oświecająca cały świat i jaśniejąca w swym Kościele, czyli w swych członkach. Mamy tutaj coś, co naprawdę, jeżeli chodzi o przesłanie, cóż więcej możemy tutaj dodać ponad do tego, że mamy mistyczne zjednoczenie Chrystusa z Kościołem. Ale zobaczcie, jak ta prezentacja jest poprawna. Jakbyście nawet nie znali tej symboliki, co jest ważniejsze, motyw gwiazdy czy liczebnik 12? No każdy powie, że motyw gwiazdy. Liczebnik 12 sam w sobie jest abstrakcją. Liczebnik 12 coś musi powołać do życia, coś nadać mu życie. Na przykład 12 krzeseł, 12 osób. Inaczej pozostaje abstrakcją. Tutaj do życia powołuje go gwiazda 12. Ale zobaczcie, jaka tu jest głęboka myśl teologiczna. Liczebnik 12 wyobraża Kościół. I innymi słowy, Kościół bez Chrystusa nie może istnieć. Tak jak liczebnik 12 nie może tutaj istnieć bez gwiazdy, która go powołuje do życia, tak Kościół bez Chrystusa nie może istnieć. Więc tutaj jest głęboka myśl teologiczna. Czyli mamy wieniec z 12 gwiazd, czyli jedną wielką światłość Chrystusa, który oświeca cały świat i jaśnieje w swych członkach, zjednoczonego ze swym Kościołem. I z tej relacji są wydobyte dwie relacje. Syna do matki, matki do syna, a z tej relacji wyrasta ta Maryi do odkupionej ludzkości. Mówię o tym, ponieważ bardzo często się słyszy: a cudowny medalik, znowu ta pobożność maryjna, i pobożność maryjna. Chcę zwrócić uwagę na to, że na cudownym medaliku, w centrum przesłania, jest Chrystus, światło świata i jego mistyczne zjednoczenie z Kościołem, gdzie Maryja jest częścią tej tajemnicy. Dlatego cudowny medalik został nazwany cudownym z racji niezliczonej liczby nawróceń, uzdrowień, uratowań, bo w jego centrum jest Chrystus zjednoczony z Kościołem. I to jest bardzo ważne. Dlatego każdy z nas, kto zawiesza na szyi cudowny medalik i go nosi, musi mieć świadomość, że nosi Chrystusa jako światło świata. I gdziekolwiek zagości, tam ze sobą zaniesie Chrystusa jako światło świata. Ja jeszcze zwrócę uwagę na poprawność tego przesłania. Podczas Soboru Watykańskiego II przygotowano tekst, dokument na temat Maryi i chciano go ogłosić, ale rozsądna opcja przeważyła, że nie będzie żadnego oddzielnego dokumentu na temat Maryi,
ale rolę Maryi ukażemy w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. I tak oto powstał 8 rozdział Lumen Gentium, Konstytucji dogmatycznej o Kościele, gdzie Maryja jest ukazana w tajemnicy Kościoła. Ponad 130 kilka lat wcześniej. My to mamy już ukazane na cudownym medaliku. Maryja w tajemnicy Kościoła. Dlatego tytuł, jaki możemy wyprowadzić z cudownego medalika względem Maryi, to Matka Odkupionych, która trzymając złoty glob w dłoniach, czyli całą oprócz niej, całą resztę ludzkości, która zgrzeszyła, ale została oczyszczona z grzechów, że ona się za nią wstawia u Syna i wyprasza potrzebne łaski. Jeżeli jest w takim razie, jej najzaszczytniejszy tytuł, który my możemy jej przypisać tutaj względem nas, to jest Matka Odkupionych. Czy rozszerzając to jeszcze, Matka Kościoła. I Maryja na medaliku, zarówno na awersie, jak i na rewersie, jawi się w pierwszej kolejności jako matka. Matka względem Syna Bożego i matka względem nas. A jak powiedziałem, dla matki każda sprawa dziecka jest ważna i stara się zaradzić każdej sprawie dziecka. Kiedy mówię o tym, zawsze też mówię, no proponuję i w swojej książce zapisałem, że rewers cudownego medalika mógłby stać się logo Kościoła Bożego. Mamy tu mistyczne zjednoczenie Chrystusa z Kościołem i te dwie relacje wydobyte. Naprawdę siostra Katarzyna była prostą osobą i zapisała, że ona tego nie rozumie. Ja tylko przekazuję wam. Ale kiedy zrozumiecie przesłanie, będziecie zdumieni prostotą i głębią tego przesłania. I dzisiaj możemy to powiedzieć. Konia z rzędem temu, kto tyle prawd przekaże w prostszy sposób. Głębokich prawd, jakie są zwłaszcza na rewersie cudownego medalika. To jest, no nie chcę mówić, że przypadek, ale zwróciłem uwagę, że skoro gwiazda to Mesjasz, jest ich 12, to po łacinie, a to jest chwalebny baranek, zmartwychwstały, wcześniej umęczony, ale zmartwychwstały, bo jaśniejący, będący światłością. Pod te 12 gwiazd można by podpisać Ecce Agnus Dei, oto baranek Boży, ma 12 liter po łacinie, i też Ecce Lux Mundi, oto światło świata, też ma 12 liter. Ale to jest tylko moje spostrzeżenie, więc tutaj nie będę o tym mówił. Dodam jeszcze jedną ciekawą, moim zdaniem, rzecz. Wszyscy znamy godło Unii Europejskiej. To 12 gwiazd, złotych gwiazd, żółtych, no, złotych gwiazd. Zwycięzca konkursu na godło Unii Europejskiej otwarcie przyznał, że motyw 12 gwiazd zaczerpnął z cudownego medalika. Zaczerpnął z cudownego medalika. Ja sobie tak myślę. Ludzie kładą cegły, ale nie wiedzą, co wybudują. To ostatecznie mogą nawet knuć różne plany, zamysły przeciwne Bogu, ale i Bóg tak może wykorzystać to na własną korzyść. Unia Europejska rozpropagowała po całym świecie motyw 12 gwiazd, ten wieniec z 12 gwiazd. Do nas należy teraz to, aby uświadomić światu, co to znaczy, jaką niesie to treść. I ci, którzy, no, wydaje się,
są wrodzy Bogu, oni nieświadomie głoszą centralne przesłanie Bożego objawienia. Chrystusa jako światło świata i Jego mistyczne zjednoczenie z Kościołem. Niebo nam życie ułatwiło, bo upowszechniło ten motyw. Teraz należałoby nadać mu treść, żeby świat usłyszał, co to znaczy. Tutaj możemy prosić Jego Ekscelencję, księdza biskupa, aby może gdzieś, jak będzie możliwość, taki, wydaje mi się, że rewers medalika jako logo Kościoła Bożego, to tu jest wszystko, niczego nie brakuje. I dlatego też zwracam uwagę na to, ile było cudownych boskich interwencji za pośrednictwem znaku, jakim jest cudowny medalik. Bo w centrum medalika nie jest Maryja. Maryja jest tylko częścią tej tajemnicy. W centrum medalika jest Chrystus jako światło świata i Jego zjednoczenie z Kościołem. Czyli centralne przesłanie objawienia. Jeszcze tylko dodam to, że w 2030 roku przypadnie 200. rocznica objawień maryjnych na Rue du Bac w Paryżu, kiedy to zostaje objawiony cudowny medalik. Pozostało jeszcze 6,5 roku. Od roku 2021 w rodzinie wincentyńskiej ma miejsce nowenna, która ma nas przygotować na to wydarzenie. Każdego 27 dnia miesiąca, bo medalik został objawiony 27 listopada, każdego 27 dnia miesiąca ma miejsce nowenna. I zgodnie z życzeniem, bo to jest bardzo ważne, zgodnie z życzeniem Najświętszej Panny, ona, przedstawiając się jako wstawiająca się z tym złotym globem w dłoniach, jako wstawiająca się u Syna za ludzkością, prosiła, abyśmy w tę jej wstawienniczą modlitwę włączyli się. I prosiła o odmawianie różańca świętego we wspólnocie, nie pojedynczo, ale że, bo zawsze Pan Jezus mówi, gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w moje imię, abyśmy w tę jej modlitwę się włączyli. I będzie to owocowało. Będzie to owocowało na różne sposoby. Bo ona tego pragnie. I zapisała siostra Katarzyna, że Maryja życzy sobie bezwzględnie. Ta po francusku jest absolument, absolutnie, bezwzględnie, aby była czczona jako wstawiająca się u Syna za ludzkością. Dlatego my powinniśmy odpowiedzieć, i rodzina wincentyńska odpowiedziała na ten apel, przygotowując się do roku 2030, każdego miesiąca gromadzimy się, 27 dnia każdego miesiąca, aby tę modlitwę wspólnie różańcową odmawiać. I podobnie w bazylice tutaj świętego Wincentego a Paulo, chociaż tam dowiedziałem się, że są jakieś inne modlitwy, Maryja prosiła, żeby to była modlitwa różańcowa, czyli cała jej jedna część.